Wiadomo, czy się przejedzie, tak? My tutaj dalej jechać prosto. Pablo, pojechaliście i teraz przyjechać prosto? Maciek, Klaudia. Wiesz co, oni gdzieś skręcili tam u góry, ale poczekaj, bo sobie i teraz ja ci nie powiem, w którym miejscu ty jesteś. W każdym razie tam trzeba skręcić. Brawo. Ja się raczej domyślam, no ale pilnujmy się, bo to za chwilę ludzie pojadą w lewo, w prawo i będziemy się szukać, tak? Ja przejechałem też, bądź razie wszystko. Dobra, no to trzeba było stać w tym miejscu, Paweł, kurczę. No a nie pojechać i teraz wiesz. No jestem, jestem. Jestem, Paweł. Paweł. Maciek cię tutaj wywoływał. Słuchaj, ja jechałem za kogutem, ja zostałem z tyłu, bo musiałem się parę razy przeprawić. Wy pojechaliście w pizdu, ja nie wiem, gdzie ja miałem potem dalej jechać. Bo ja pojechałem na wyczucie, tak jak jakieś ślady szły, tak? Nie będę domyślał, jak jest tyle rozdrożeń, gdzie ja mam jechać, a skoro byście nas nie przypilnowali. Z odbioru, tak? Może gdzieś stąd wyjechać. Cała kolumna za mną stoi. W tej chwili nie wiemy, w którą stronę mamy jechać. Adrian, mieliście zaraz...